Siemanko, to już ósma część naszego spotkania, podcastu, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który ostatnio troszeczkę mnie zajął. Wyszło to tak całkiem naturalnie w trakcie rozmów z wami, jak to zwykle bywa. I pytanie, na które często chcielibyście poznać odpowiedź, brzmi: jak mam zrobić ten pierwszy pull-up? Jak mam zrobić tego muscle-upa? Czy jakiekolwiek inne ćwiczenie, które nie wychodzi? Często są to double, często są to jakieś inne, prostsze lub bardziej skomplikowane, zależy kto na to patrzy, ćwiczenia, tak? A więc chciałbym sobie tak krok po kroku omówić, jak można do tego podejść troszeczkę bardziej metodycznie, tak aby te cele rzeczywiście stawały się bliższe, żeby ta pomoc z naszej strony była dla was bardziej wyraźna, żebyście wiedzieli, co możecie zrobić samodzielnie, a gdy nie możecie tego dokonać sami, w którym momencie najlepiej do nas się zwrócić, tak? Więc pierwszym etapem, który musimy sobie sami, że tak powiem, przejść, nie ma tutaj możliwości pomocy ze strony innych osób, jest zdefiniowanie celu, tak? Zdefiniowanie tego, z czym chcemy się zmierzyć, co to ma być, jaka to jest umiejętność i przede wszystkim uzasadnienie samemu sobie, dlaczego akurat to, dlaczego chcę opanować tą umiejętność, ponieważ gdy będziemy wybierać to, co inni, czyli najczęściej są to, czy to pull-upy, czy to skakanki, tak jak tutaj przed chwilą wymieniłem, czy cokolwiek innego, gdzie możliwe, że jest to zupełnie przypadkowa umiejętność wybrana przez was, będzie wam na pewno dużo trudniej osiągnąć coś takiego, ponieważ nie pochodzi to tutaj od was. Nie jest to coś, co sami wybraliście, tylko no, mówiąc tak troszeczkę brzydko, skopiowaliście. Zauważyliście, że inni też starają się to zrobić, więc może będzie łatwiej trochę, skoro inni próbują i też jakoś im to wychodzi. Dlaczego tak jest? No, trochę wtedy brakuje tej więzi emocjonalnej. Może jest to logiczne. Wydaje się, że w końcu, skoro inni próbują to zrobić, to ja też powinienem, bo tak wypada, bo jest to potrzebne. Ale dlaczego? Dlaczego akurat to? Dlaczego nie coś innego? Może wtedy zacznie być troszeczkę łatwiej. Poświęćcie 5, może 10, może 30 minut nad tym, żeby się zastanowić głęboko, dlaczego akurat to? Dlaczego to męczy mnie tak bardzo, że chciałbym to zrobić? A wtedy, gdy rzeczywiście będzie to odpowiedź jakaś, która ma dla was sens, będzie wam dużo łatwiej, będziecie szybciej zauważać progres, będziecie wyraźniej widzieć, co czeka was w przyszłości, jaki kolejny krok musicie podjąć, żeby zbliżyć się do tego celu. No i satysfakcja z tego na samym końcu będzie na pewno znacznie większa, ok? Czyli uzasadnienie przed samym sobą. To nie dla mnie, nie dla cioci, nie dla kolegi, nie dla kogoś innego w boksie. Robicie to wszystko tylko i wyłącznie dla siebie, więc super będzie, jeżeli będziecie rozumieć to dlaczego. Gdy już będziemy wiedzieć, co to jest za umiejętność, czy jest to właśnie ten pull-up, czyli to słynne podciąganie na drążku, czy może muscle-up, wspieranie ciągiem, a może jeszcze coś innego. Ja zafigurowałem łyżwa. Cholera wie, co wy tam macie. Nie wiem, pływanie synchroniczne, hokej, cokolwiek. Musicie rozbić to na części. Jeżeli nie potrafię w tym momencie utrzymać się na drążku, nie wiem, nie potrafię się podciągnąć ani razu. Mój chwyt jest zbyt słaby. Muszę pracować nad tym. Muszę sobie rozbić to na poszczególne etapy. Nie będzie to samo trzymanie się tego drążka, bo wiadomo, że musimy wciągnąć całe ciało na wysokość dość dużą, więc wymagane będzie tutaj troszeczkę więcej przemyślenia, co, jak, kiedy, ile, dlaczego to ma pomóc. Jeżeli nie wiecie jak, zapytajcie trenera, zapytajcie mnie, zapytajcie kogokolwiek innego, kogo znacie, kto wydaje wam się, że wie, jak to zrobić. Jeżeli nie, jeżeli jest to cel związany ze sportem, z ćwiczeniami, przyjdźcie do mnie. Z pewnością postaram się wam pomóc. Jeżeli nie będę znał rozwiązania, to na pewno je znajdę i będę w stanie wskazać wam drogę, jak to zrobić. Ok? Więc gdy już mamy poszczególne etapy rozrysowane, najczęściej przydałoby się zbadać obecny poziom i
udokumentować sobie, na jakim jesteśmy poziomie, na jakim jesteśmy etapie tej podróży, żebyśmy wiedzieli, jak daleko jest nasz cel, ile jeszcze nas czeka pracy nad tym. Gdy już to wiemy, możemy wtedy przystępować do zadania. Rozpisujemy sobie kolejne kroki, analizujemy, co i ile możemy zrobić w jakim czasie i staramy się te kroki wykonać, tak? Często zdarza się tak, że ktoś zaczyna zauważać progres i przeskakuje o 1, 2, 3, czasami 4 kroki do przodu. Z czego to wynika? Ono najczęściej z tego, że nie ma tego rozpisanego, nie wie, jaki jest kolejny krok, więc wydaje mu się, że gdy już osiągnął przedwczesny sukces w jego oczach, to już jest tak blisko, że powinien na przykład, na przykładzie tych muscle upów, próbować tylko i wyłącznie wykonywać muscle upy. Tak, już potrafię zrobić ileś tam pull-upów, już chest to bar nie jest dla mnie tajemnicą, no to biorę się za ten prawdziwy muscle up i okazuje się, że jeden miesiąc, drugi, trzeci mija same próby. Często skazane są na porażkę, ponieważ wynikają z tego, że brakuje wam tych właśnie kroków pomiędzy. Brakuje często siły, brakuje jakiegoś elementu technicznego. Zrozumienie tego wszystkiego zajmuje trochę czasu i samo wykonywanie tej czynności czasami niestety nie będzie prowadziło do sukcesu. Więc musimy to rozpisać sobie, przynajmniej jeżeli no, jest ktoś, że tak powiem, bardzo zdeterminowany, kilka kroków. Najlepiej to zrobić na piśmie, czy to będzie komputer, czy to będzie rzeczywiście, nie wiem, na papierze, nie ma znaczenia. Ważne, żeby to było wyraźnie określone. Samo przechodzenie przez te kroki mentalnie w głowie jest dużo trudniejsze później to odwzorowanie tego rzeczywistości, więc serdecznie polecam tą metodę i jest ona sprawdzona przeze mnie. Działa nie tylko przeze mnie, przez wielu innych ludzi, którzy znają się na tym dużo lepiej niż ja, więc polecam, naprawdę warto. I wykonywanie tego po kolei, krok po kroczku, dopóki nie opanujemy pewnych etapów na satysfakcjonującym, określonym przez siebie lub kogo innego, czy to będzie właśnie trener, poziomie, nie przeskakujcie do przodu, bo to się później odbija i często kończy się tak, że albo nabawimy się jakiejś kontuzji, albo rzeczywiście zrobimy ten element, na którym nam zależało, ale byle jak, raz i później ta powtarzalność tego ruchu jest niemożliwa i znowu się frustrujemy, że no jak to udało się, ale już znowu nie jestem w stanie tego powtórzyć. Więc był to tak zwany przypadek, takie szczęście początkującego, często raz coś się udało i myślimy, że już jesteśmy na etapie zaawansowanym, to czasami jeszcze nie jest ten moment, ok? No i przede wszystkim regularność i jeszcze raz regularność, do znudzenia będę to powtarzał, nic tego nie zastąpi, jest to najważniejszy element, możemy mieć wszystkie progresje ładnie poukładane, porozpisywane i nic tego nie będzie, jeżeli nie wdrożymy tego w życie, czyli działanie, akcja, podejmowanie codziennych kroków, czy to będzie potrzeba rozciągnięcia, wzmocnienia, ta regularność, bez niej szans nie ma. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby robić coś raz w tygodniu po 5 minut i liczyć na jakieś zdecydowane kroki. Więc nikogo nie oszukujmy. Musimy podejmować częstsze kroki. Najczęściej, jeśli to będzie rzeczywiście coś, na czym wam zależy, to musicie to robić codziennie. Kwestia tego, jak bardzo, jak szybko chcecie to osiągnąć, to od was zależy. Gdy przychodzimy na treningi raz czy dwa razy w tygodniu, często nie są one całkowicie związane z waszymi celami, więc musimy mieć świadomość, że zajmie to dużo dłużej. Jeżeli rzeczywiście zależy wam na tym coś, czymś, co was powstrzymuje dłuższego czasu, właśnie mówiąc o tych pull-upach, mówiąc o tej skakance, o tych muscle-upach, nie wiem, czymkolwiek innym, i tak naprawdę wiecie, że to jest ten czynnik, który sprawia, że wasza ogólna sprawność nie rośnie, zaczynają postępy być coraz mniej widoczne, zwróćcie się do mnie, przyjdźcie na kwartalne omówienie celów, porozmawiajmy o tym, w jaki sposób możemy to zrobić wspólnie, tak, żeby przyjemność czerpana z tych treningów była cały czas tak samo duża, jak w czasie pierwszych 2, 3, 6 miesięcy, czy 12, a gdy nagle zauważamy trudności na swojej drodze, to nauczmy się je pokonywać właśnie w taki sposób,
traktując je jako kolejne wyzwanie, jako cel, którego osiągnięcie sprawi nam wielką satysfakcję. I tak do tego podchodzę ja. Nie łudzę się, że nie każdy ma na tyle cierpliwości co ja, żeby wszystko sobie po kolei rozbić. Nie każdy ma na tyle czasu. Od tego jesteśmy my, żeby Wam pomóc zrobić to w taki sposób, żebyście jak najmniejszą część czasu musieli poświęcić sami na myślenie o tym, co trzeba zrobić. My przemyślimy to za Was, weźmiemy Wasze indywidualne warunki pod lupę i zrobimy to tak, żeby umożliwić Wam w jak najszybszym czasie osiągnięcie tych celów, więc od tego jesteśmy, chcemy Wam pomagać cały czas, iść do przodu, rozwijać Was i pokazywać Wam, że warto starać się o coś więcej, nie tylko po prostu przychodzić na te zajęcia, ćwiczyć i bawić się tym, że jesteśmy zmęczeni, ale realne postępy i progres widzieć. Tak? Mam nadzieję, że większość z naszych klubowiczów obejrzy ten film. Jeżeli jest to w tym gronie tutaj jakakolwiek osoba, która do nas jeszcze nie należy, serdecznie zapraszam na intro bez zadyszki, czyli tak zwana konsultacja bezpłatna. Można ją zarezerwować na naszej stronie głównej box74.pl. Jeżeli jesteś klubowiczem, a nie miałeś jeszcze okazji ze mną rozmawiać o swoich celach na tak zwanym kwartalnym omówieniu celów, serdecznie zapraszam. Również na tej samej stronie można wejść tam, gdzie się umawiają nowe osoby, tam się umawiacie również Wy. Oczywiście osobny typ spotkania i widzimy się w tygodniu, kiedy umówicie takie spotkanie. Zostaje ono potwierdzone mailowo, wiecie, na którą macie się pojawić i siadamy tutaj w tym pomieszczeniu razem wspólnie, rozmawiamy na temat, który Was interesuje, bo to jest dla Was i ma służyć Wam przede wszystkim, no i zabieramy się do działania. Tuż po tym spotkaniu dostajecie indywidualne wskazówki całkowicie za darmo i możecie działać sobie indywidualnie lub jeżeli potrzebujecie naszej pomocy, wtedy robimy to wspólnie. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki.